Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Tym razem będzie prezentacja postaci Bu-Roly, czyli inaczej można to przedstawić jako wojownika, który jest scalony Bubu z Broly. Także zobaczcie na jego, oczywiście ten M ma. Tak wygląda z przodu. Właśnie w niektórych modach, że tak powiem, jak ja że przybliżam myszką tym, że tak powiem, środkowym klikaczem myszy tą rolką, to niektórzy się po prostu tną, jeżeli chodzi o mody. A tutaj zobaczymy, bo widać, że kondycja i ki jest poza skalą, jeżeli chodzi o ten sześcian mocy. Także zobaczymy, jaką dysponuje siłą Bu-Roly. Także do mojej postaci możemy sobie porównać, zobaczyć, jaką on tutaj dysponuje mocą. Arena turnieju mocy. Zawsze tą arenę turnieju mocy pokazuje. Także zobaczymy, jaką dysponujesz mocą Bu-Roly. Oby ta postać była szybka, to będzie naprawdę fajne, ale zobaczymy na jego lot. No tak względnie, nie jest za szybko, nie jest za wolno. Uderzenie 100, 690 to już jest ładnie. Wybuch ciosu Bu. O, tutaj takie 3795. Kolejne. Pocis miotacza. Już taki technika z Broly'ego na 6000. Krytyczny podbródkowy. A, taki mocny cios w brodę. Maksymalny ładunek. Kolejna technika. Seria Sprawiedliwości. 10 tysięcy. No i zobaczymy kolejne. Gigantyczny meteor. tysięcy. To już wiedziałem, że to będzie naprawdę mocna technika. Wściekły krzyk. A, to było ładne. Nawet fajną techniką. Ja właśnie się spodziewałem po Bubu, żeby miał taką technikę tego wściekłego krzyku. Także zobaczymy, czy on ma jeszcze. Jest limit przekroczenia, a jednak nie ma tego limitu przekroczenia, bo cały czas mu się restartuje ten limit przekroczenia, także on nie będzie miał większą siłę niż 15525. Także jeżeli Wam się podoba ten wojownik, możecie zasubskrybować, dać łapkę w górę. Także do zobaczenia do następnego odcinka. I w następnym odcinku, tak jak mówię, będę prezentował kolejną postać, którą sobie tutaj wgram do Dragon Ball Xenoverse 2. Także do zobaczenia.